Metro w Budapeszcie to jedno z najstarszych takich systemów w Europie. Znajdujemy się na Moskwater, to jest taki jeden z centralnych placów, ale po budańskiej stronie Budapesztu. Metro składa się z trzech części, z trzech linii. To nie jest duże jak na europejskie realia. Budowana jest czwarta. Czerwona, jedyna, która dochodzi do Budy, idzie na wschód miasta, a po pesztańskiej stronie jest linia niebieska i krótka linia pomarańczowa. Metro w Budapeszcie jest skolaudowane z autobusami i tramwajami. Można kupić 24-godzinną kartę na cały transport, albo taką kartę grupową, jeśli jest Was więcej niż dwie osoby. To się opłaca. Albo nawet dwie osoby, które już są grupą. Bilety kosztują na przykład grupowy 3100 forintów na jeden dzień, to jest gdzieś około 40 kilku złotych. Polecamy też na koniec kartę budapesztańską, to jest Budapeszt Card. Oprócz tego, o czym powiedziałem, macie zniżki na muzea i restauracje. Tylko trzeba najpierw sprawdzić, co wchodzi w skład tej listy zniżek. To idziemy w kierunku metra, zobaczymy, jak działa w środku, pokażę Wam w krótkim filmiku. Okay.